etnicznych rajdów. Tłumaczenie jakby zwrotek Mazurka Wrocławskiego, czyli hymnu polskiego, między innymi w zeszłym roku było właśnie z ziemi włoskiej do polskiej, a było już przejście przez Zwrotkę, ponieważ on właśnie mieszkał tam, skąd wojska Czarnieckiego rzucały się przez morze. Ale i pani teraz pisze scenariusz i z tego jest idea, żeby powstały wielo jakby w wielu formach dzieła, nawet do gry komputerowej włącznie, ale oddaję głos słuchnikami swojej twórczości oraz tej przygody. Pani spotkała się z księdzem Janem na Polinie Festiwalu Medialnym, który odbywa się w roku w październiku w Częstochowie. W Akademii Polinie Częstochowie. Witam Państwa serdecznie, również w imieniu księdza Jana Zaleskiego, który nie mógł być obecny, ale prosił mnie, żeby przekazać Państwu pozdrowienia i żeby reprezentować go również w jego imieniu. Dostałam tą propozycję na festiwalu, jak już Pan tutaj przede mną wspomniał, napisania książki historycznej. Było to dla mnie duże wyzwanie, ponieważ na historii nie jest to moja specjalność. Moją specjalnością stała się fantastyka, science fiction i bajki dla dzieci. Ksiądz Zalewski uważam, że miał dobry pomysł, żeby książkę historyczną w ten sposób zbudować, żeby ona miała również elementy fantastyczne. Dlaczego? Dlatego, żeby była bardziej kusząca do przeczytania, nie sama sucha historia podręcznikowa, ale również z elementami fantastyki. No, jest to powieść planowana na 5 tomów. Na razie ukończyliśmy pierwszy tom. Z licznymi fantastycznymi wątkami. Jest to śladami, kroczymy w tej książce śladami Mazurka Dąbrowskiego. I główną bohaterką jest uczestniczka rajdu motocyklowego, która właśnie ma spotkania, że tak powiem, z postaciami innego wymiaru. Dzięki temu zdobywamy sporo wiedzy, jak gdyby u źródła, ponieważ znalazła sposób, żeby przemieszczać się w czasie. Dlatego ta książka, myślę, że żyje w jakiś sposób i jest w dużym założeniu, w dużej mierze głównym, taką osnową, to jest właśnie hymn narodowy. I nadałam tej książce tytuł Hymn zawieszony w czasie. Dlaczego zawieszony w czasie? Dlatego, że 200 lat ten hymn już istnieje ponad i mam nadzieję, że będzie przynajmniej drugie tyle jeszcze służył naszym pokoleniom. Hymn jest to po prostu, jeżeli chodzi o może przejdę od razu do materiału, bo chyba mam mało czasu, prawda? A ja w międzyczasie jeszcze coś pokażę. Jeżeli chodzi o materiały, to tak jak wspomniałam, ksiądz jest wybitnym historykiem, dlatego nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi o montowanie książki. Ksiądz mi przesyła doskonałe materiały, esencjonalne, że tak powiem, wypełnione treścią, bez pustosłowia. Ja natomiast moją bohaterkę prowadzę po różnych zakamarkach czasowych. No zdradzę tylko, że również nasza bohaterka wraz z rajdem jest w Odense i ja w tej chwili skończyłam właśnie tą wizytę w Odense i spotkanie z autentycznym Andersenem, który jest moim idolem, ponieważ no, ja również piszę bajki, no nie mam takich ambicji, żeby mu dorównać,
Mam dopiero 160 książek wierszy w prozie, natomiast Andersen miał ponad 200. Już niedaleko. Ktoś mi powiedział, że mam nad tym przewagę, ponieważ ja jeszcze żyję i mogę jeszcze tworzyć, on już nie. Ale niemniej nie celuję tak wysoko, ponieważ jest on dla mnie i dla całego świata. Jest to postać wybitna i dzieci za nim zasną na całym świecie. Miliony dzieci upomina się o jego właśnie, jego uchwały. Ta książka ma duże przesłanie też i zadanie jak gdyby zaistnieć wśród Polonii, wśród młodzieży polonijnej. Jest to jakiś taki dla nas akcent, żeby ta młodzież zetknąwszy się z tą książką, jak gdyby nie zapominała o swoich korzeniach, o hymnie i mamy nadzieję, że wejdzie to również do lektury szkolnej, ponieważ tak jak wspomniałam, materiały księdza Jana Zalewskiego zdali są bardzo, bardzo esencjonalne i w związku z tym mam nadzieję, że ma ta książka duże szanse szeroko zaistnieć. Jak już Pan tutaj wspomniał, jest propozycja sfilmowania tej książki. No i miejmy nadzieję, że będą powstawały nowe. Nie wiem, jaka była motywacja tej pani Włoszki w Parlamencie Europejskim, która wystąpiła z wnioskiem o zakazanie książki Dantego Boska Komedia. Więc motywacja jest taka, że piękne zostali pokazani, została pewna grupa pokazana, że są piękne. A wiecie Państwo oczywiście, o kogo chodzi. No i ta pani się bardzo użyła. Ja przypuszczam, że Państwo wiecie, no, ta pani po prostu powiedziała, że Dante pokazał w piekle Żydów, więc należy tą książkę zakazać. To był jeden z tych motywów, żebym zrobił ten film, ale jeszcze są inne motywy moich filmów, które ja robię w Stanach. W Stanach po prostu, no, jak się jest na emigracji, to się tęskni za krajem i się staje takim trochę bardziej patriotycznym człowiekiem. Ja skończyłem studia 30 lat temu w Nowym Jorku, zapowiadałem się na Zbukietę Rosera, ale przez 20 lat nie robiłem filmów, także dopiero od 10 lat się włączyłem i 10 lat temu miałem po prostu taki wywiad w telewizji Chicago, gdzie ktoś po prostu mówi, no ale Żydzi robią swoje filmy i tak. Ja mówię, każdy ma prawo robić swoje filmy, my robimy swoje, dlaczego ich nie robimy? Kilka dni przed Wielkanocą, zapewne Państwo też tego nie zobaczyliście, bo ten film leciał po północy, był to film niemiecki, niemiecki film o transporcie Żydów z Berlina do Auschwitz. I co tam było pokazane? No, takie scenki na przykład. Maszyniści to oczywiście byli Polacy. Jeden z nich po prostu bez przerwy pił wódkę, a drugi z jakimś wielkim zapałem bez przerwy dorzucał tego węgla do tego kotła tam, żeby ten pociąg szybciej jechał. No i oczywiście po kilku tam dniach to był upał. Ten pociąg jechał już był na terenie Polski. I na stacji ci ludzie tam w tych zakratowanych okienkach błagali o jedzenie, o picie. No i na tej stacji stoi kilku Polaków, jeden stoi z tym, tam na Śląsku się mówi o szlaski, po polsku, takim wężem do wody. I oczywiście nie chcę im tej wody nawet trochę tam polać. Więc oni zdejmują zegarki, brylanty. I tam oczywiście znalazła się grupka tych Polaków i biorą przez jakieś dziwne dziury w tym, te diamenty, ładują te kieszeni i jeden wziął ten szlafem, troszkę pola po tych oknach
i przyszli Niemcy, grzecznie kazali im odejść z tymi diamentami. Tak się skończyła ta scenka. Później na następnej stacji ci ludzie mówią, że głodni są. Więc żołnierze niemieccy, którzy tam byli na tej stacji tym razem, dali im przez te okienka swoje chleby, świece z kąty, tam się oczywiście z tymi Niemcami. Także to tak, taki obraz niestety idzie w świat Polaków. To jest dla mnie strasznie przykre, strasznie bolesne i to jest powodem do tego, że ja robię te filmy w taki, a nie inny sposób. Korespondent Brian pokazuje nie tylko Polaków, że mówi, że to jest nowa wojna. Ta obrona Polaków, to, że ona nie poszła wcale na marne. Po prostu w ten sposób został świat zaalarmowany, że to jest nowy typ wojny, że to jest wojna przeciwko ludności cywilnej, żeby się świat obudził. No, on szczególnie apelował do Ameryki, bo Ameryka w tym czasie zupełnie nie była uzbrojona. I ta dziewczynka, która płacze nad zabitą siostrą, to zdjęcie obiegło cały świat. I to zaalarmowało ludzi do tego, że trzeba po prostu przeciwstawić się tym Niemcom. To przedstawiło się niemieckiej w ogóle propagandzie, że oni są tacy rycerze i tyle. Tam w tym filmie są pokazane zbombardowane szpitale, zbombardowane kościoły. I ta kronika filmowa, to ta pierwsza wojenna kronika filmowa w świecie. Mówimy o mediach, to wtedy po prostu dominował film, nie było żadnych innych mediów, nie było telewizji. I tą kronikę Briana oglądało 300 milionów ludzi na całym świecie. Więc to miało bardzo, bardzo mocne znaczenie i pokazało Polaków po prostu. Pan Brian też przed wojną jeździł i robił filmy pod tytułem Polska, które właśnie było telewizji, więc on miał w salach teatralnych pokazy, w największych salach teatralnych i objaśniał, mówił, co to jest Polska. Więc to jest jeden z tych motywów, czym ja się przeciwstawiam tej powiedzmy jakiejś ohydnej propagandzie. Ja pokazuję Polaków jako pięknych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że za granicą, tak, Polska się kojarzy z katolicyzmem, a katolicyzm z kolei z Polską. Więc jeżeli pokazuje się w złym świetle Polaków, no to co na przykład było z Jedwabnym, to jest horror. Ta sprawa poszła na cały świat, artykuły wszędzie, po prostu no, wskazujące Polaków jako bardzo złym świetle. Także trochę te rzeczy mnie poruszają. Ponieważ trzeba się streszczać, jeszcze powiem o dziadku. Tak jak ojciec Maksymilian Kolbe był prekursorem cybernetyki, jak to się dowiedziałem dzisiaj, to ja odkryłem, że Giotto był jak gdyby pierwszym filmowcem świata, bo jak szedłem do tej kaplicy, zresztą Państwo widzieliście ten ciąg tych obrazków, ja mówię, no tak się robi filmy w Ameryce, najpierw się rysuje każdą scenkę, więc on najpierw namalował. No niestety nie miał innych środków i na tym się skończyło. Ale co jest ciekawe, że ja to podaję tutaj w filmie, że scenarzystą tego filmu jest Dante Alighieri, bo on jak gdyby był konsultantem i oni razem wymyślili tą koncepcję. Jeszcze Albert Sparte, tak? Więc ta trójka zrobiła jak gdyby ten film, a co ja chciałem do tego dołożyć, chciałem dołożyć muzykę oczywiście piękną, to jest epoki ta muzyka. I wymyśliłem taką rzecz, że po prostu użyłem te sceny, jak reżyser po prostu robi ujęcie głowy, czy tam jakąś panoramę, czy jakieś zbliżenie, czy coś. Także ten film w ten sposób wygląda i chciałem w ten sposób ludzi tym tematem zainteresować. Proszę pan czas się kończyć. Tak. Może jedno słówko. Dzisiaj tak to byłem na audiencji papieża, ale była audiencja generalna i później była audiencja prywatna. I w czasie tej audiencji była grupa, ogromna grupa górali z Chicago i oczywiście była orkiestra kuracka, która zagrała i wielkie oklaski i papież to skomentował. Grają i śpiewają, jakby przyjechali z podsamiuszkich tater, a oni przyjechali z Chicago, więc taki wielki aplauz, ale papież dodał,
Ale górale mają swój sposób chwalenia Pana. Ja to bywam.